Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam, aby tę bliskość, wspólnotę, rodziny nasze, chciałbym się powiedzieć, aby to wszystko ożyło, zostało pogłębione, zostało sercem naszym dotknięte. I pewnie kiedy w sposób szczególny siadamy przy wigilijnym stole, rodzinnym stole, pewnie oprócz życzeń może ważne jest takie pytanie w głębi każdego z nas, w sercach naszych. Co tak naprawdę w życiu jest ważne? Czy właśnie to nasze zabieganie, może nie tyle zabieganie, ale co za tym zabieganiem się kryje czasami, dążeniem do stanowisk, do pieniędzy. To wszystko jest potrzebne, ale w sposób szczególny potrzebna jest bliskość, potrzebna jest miłość. I dlatego tak ważne jest, że Jezus Chrystus, który się rodzi, który jest znakiem tej miłości, jak gdyby nam o tym wszystkim przypomina. Niech więc Boże Narodzenie, święta Bożego Narodzenia będą kolejną okazją, jak co roku, do ożywienia bliskości wzajemnej, w rodzinach, w tych miejscach, w których Pan Bóg nas postawił, w aspekcie pracy naszej, posługiwania naszego, ale niech również będą właśnie takim przyjmowaniem miłości, najpierw ten Pana Boga, Bożej miłości, aby ta nasza ludzka miłość była rzeczywiście po prostu miłością, życzliwością.